Bagusiu. Cześć, kochani. Cześć, misiaczki. Lecimy z przekazem na kwiecień. Tak, na kwiecień. Miłość, praca. Jakie cele możecie osiągnąć? I wy z każdym znakiem. Dobra? Już, kochani, już lecimy. Już. Już lecimy. Wagusiu. Wagusiu. Lećmy. Najpierw miłość. Jeżeli macie dobrą relację, to możecie się martwić wydatkiem, pieniędzmi, albo ktoś może za kimś tęsknić. Więc w dobrej relacji ten brak może być z tym związany. Że nie ma człowieka, tęsknie, albo cholera, mamy trochę mało pieniędzy, czuję, że nie idziemy w dobrą stronę. I tyle. I to nie musi więcej nic być. Ale w bardziej takich nadszarpniętych relacjach bardzo duże poczucie bycia niedocenianym albo nieotrzymywania od tej osoby tego, co się naprawdę by chciało. I przez to poczucie porażki, poczucie nie wiem, czy to ma jeszcze sens. No. Zaraz zobaczymy, co dalej. Nie ma rozmowy. Nie, słuchajcie, o Jezu, na kompromis iść. Jeżeli to chodzi o pieniądze, o wydatki, to rzeczywiście pójście na kompromis, ale dla niektórych z Was to jest taka sytuacja, że macie jakąś relację, w której czegoś brakuje. Czegoś, nie wiem czego, czegoś brakuje. I ta karta kompromisu jako rada prawdopodobnie mówi Wam, że Ty się jeszcze zastanów, bo co prawda w tej relacji może nie masz pięknych słów i ktoś nie patrzy Ci w oczy i nie opowiada jakichś wierszy miłosnych, ale jest to osoba, na której można polegać, dba o Ciebie, pokazuje Ci, że Cię kocha i tak dalej, i tak dalej. Albo, co prawda, nie jest to lovelas i nie ma nie wiadomo jakiego ognia, ale jest to osoba, która jest świetnym mężem, czy żoną, czy rodzicem, nie wiem, kim tam jeszcze, partnerem, partnerką macie połączenie intelektualne i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta karta rada prosi Was, żebyście jeszcze popatrzyli na to, czy warto byłoby to, co macie, poświęcić być może dla jakiegoś jednego, dla jakiejś jednej cechy, którą ma ktoś inny. Bo być może niektórzy z Was się nad tym zastanawiają. Więc ci wszyscy, którzy mają poważniejsze relacje, Wy się jeszcze musicie zastanowić, dlatego że dla niektórych z Was lepiej byłoby pozostać w tej relacji, niż szukać czegoś, gdzie będzie jakaś jedna rzecz, której tu nie ma, ale nie będzie nic więcej. Jeszcze przemyśleć. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o wydatki lub o dzieci, sprawy związane z dziećmi, pieniądze na dzieci, co z dziećmi, ze szkołą, z uczelnią, ze studiami albo z pieniędzmi, z wydatkiem, z zakupem, to jest pokazane, że trzeba się będzie dogadać i pójść na kompromis. Kompromis jest Waszą radą, ale jeżeli to nie jest poważna relacja, tylko jest to jakiś narcyzik, osoba, która nic Wam nie daje, osoba, która jeżeli nawet się odezwie, to tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, która być może za bardzo nie utrzymuje z Wami kontaktu w kwietniu, a być może zdawkowo rzuca czasami jakieś słowo tu, słowo tam, okruszki, to jest pokazane, no dobra, jeżeli odejdziesz od tego człowieka, no to stracisz tego człowieka. Ale czy on Ci na pewno coś daje? Czy nie lepiej byłoby żyć dalej bez osoby, która tak naprawdę niczego Ci nie daje? Bo Wy macie pokazane poczucie braku. I tak jak powiedziałam, w dobrych relacjach to może chodzić o pieniądze, o wydawanie pieniędzy, jakiś tu niesnastek, niedogadywanie się, trzeba iść na kompromis. Może chodzić o dziecko, o szkołę dziecka, o jakieś pieniądze dla dziecka, cokolwiek związane z dzieckiem, z pieniędzmi. Równie dobrze możecie, nie wiem, nie dogadywać się a propos dziecka, a propos wychowania dziecka, czy a propos posiadania dziecka.
Ale jeżeli nie, to chodzi o poczucie braku, czegoś mi nie dajesz w tej relacji. No to mówię, jeżeli to, czego wam ten człowiek, bo macie kompromis jako radę, jeżeli to, czego wam ten człowiek nie daje, to jest jakiś jeden mały aspekt, a wszystko inne jest, to jeszcze się musicie zastanowić, czy na pewno wartałoby kończyć ten związek. Dlatego, że możecie nie znaleźć osoby, która da wam 100%. Możecie znaleźć osobę, która da wam to brakujące 10% i nic więcej. I nic więcej. Nie da stabilizacji, nie da rodziny, nie da szacunku, nie da wierności, nie da przyjaźni, połączenia intelektualnego, nie wiadomo czego jeszcze. Nie da. A tu jest. Dlatego niektórzy z was jeszcze muszą na to zobaczyć. Ale mówię, jeżeli macie rzeczywiście do czynienia, nie jest to sytuacja rodzinna, ani taka poważna, tylko takie jakieś dziwne, narcystyczne barachło, które jest, nie ma, jest, nie ma, nawet może zniknąć w kwietniu. Jeżeli ten człowiek zniknie w kwietniu, to wy się cieszcie. Jest pokazane, no może to i lepiej, machnij ręką. To jest tak, jakbyście mieli zobaczyć, że czasami nawet strata czegoś, strata, no bo to byłaby strata tego człowieka, opłaca się wam. Nawet lepiej, że tego człowieka nie będzie już w waszym życiu. To dla tych, którzy mają coś takiego niestabilnego, dziwnego, narcystycznego. Natomiast wszelkie decyzje finansowe, dziecięcowe, no na temat dzieci, zakupowe, jakie jeszcze decyzje mogą być, w sensie studia, w sensie pieniądze na dzieci, nie wiem, jakieś tam rzeczy, wydatki. Spróbujcie skonsultować z drugim człowiekiem. Skoro kompromis jest waszą radą, dobra? No. Przekaz numer 2 dla jakiejś innej grupy wag. Mamy pokazany rozwój i nauczenie się na błędach oraz wyleczenie z czegoś, co odeszło. O Jezu, bardzo dobre karty. I teraz tak, to nie są karty, które mówią, że przyjdzie nowa osoba w tym miesiącu. To nie są takie karty, ale to są karty, które po pierwsze mówią, że coś w kwietniu porzucacie i oczyszczacie, leczycie się, przestaniecie płakać po kimś, przestaniecie cierpieć, nie pozwolicie wracaczowi wrócić, żeby się ponownie zranić, nie wiem, co by to nie było. Coś z przeszłości, co wbijało nóż w plecy. Coś, co być może odeszło i jeżeli wraca, to wy tego nie przyjmujecie. Wy mówicie, nie, nie, nie. Odszedłeś czy odeszłaś? Pa. Nie, nie przyjmuję. Ale jeżeli nawet nie wraca, ale gdzieś jest coś, co odeszło i wy cierpieliście po tym, że odeszło, to jest pokazane, że się z tego leczycie. I jest pokazane, że się nauczyliście, że tak jakbyście albo zrozumiecie, chciałam powiedzieć sobie, albo zrozumiecie w kwietniu, że tą lekcję, której się nauczyliście, albo jest po prostu taka praca nad sobą, taki progres, bo to jest nauka i progres pokazany w kwietniu. I teraz tak, wasza rada, po pierwsze, rodzina, przyjaciele, czy mamy jakąś tutaj taką, nie wiem, grupę ludzi, bo jeżeli tak, to z nimi należy się spotykać, rozmawiać, wspierać, szukać wsparcia, w każdym razie rodzina, przyjaciele, jakieś wasze, jakaś grupa ludzi, którym na was zależy. To jest wasza rada, ale jeżeli wy nie macie, pewnie macie kogoś, no jak nie rodzinę, to przyjaciół, jak nie przyjaciół, to rodzinę, ale nie musicie mieć dzieci, możecie być młodą osobą, możecie nie mieć dzieci, ale jeżeli macie taki cel, żeby założyć rodzinę i żeby znaleźć swoje szczęście, to ta karta mówi otwarta droga. Jesteś gotowy na szczęście. A ja nie zawsze to mówię. Ja czasami mówię, że ktoś jeszcze nie jest gotowy. A wy pokazujecie, że ten miesiąc was przygotuje na nowe szczęście i spełnienie. Bardzo, bardzo pozytywna energia. Bardzo pozytywne. Miśki dobra, praca. Praca.
No, co tam? Co tam w pracy? Jeżeli jesteście wagą, która miała coś zakończyć, albo już zakończyliście i słuchacie tego i mówicie, to ja już zakończyłam, przeszłam na emeryturę, albo zakończyłam studia, złożyłam pracę, albo skończyłam pewien projekt, albo wagą, która w tym miesiącu chce to skończyć, ten koniec jest pokazany, a to, co następuje później, po tym końcu, to jest sukces, docenianie, bycie docenionym, piedestał, sukces, piedestał, zakończenie. To jest kwiecień. No w porywach, jeżeli waga student, nie student, znaczy być może student, ale to dlaczego w kwietniu? Ale maturzyści maturę mają w maju i mogliby się przygotowywać do zakończenia. Do zakończenia. No to wychodzi na to, że po zakończeniu będzie sukces. No ale to jest na razie kwiecień, to nie mówmy na wyrost. Nie mówmy na wyrost. O Jezu i słońce, o kurde, o kurde. Miśki, jaka zrada, czekajcie. O cholera jasna. Posłuchajcie. Ja nie wiem, co się kończy. Studia, szkoła, projekt, jedna praca na rzecz drugiej pracy, odchodzimy z jednej, idziemy do drugiej. Projekt skończyliśmy, jakiś projekt skończyliśmy i o Jezu, nie mogę się wysłowić, sorry. Składamy ten projekt, wysyłamy do gdzieś tam. No nie wiem, jaki projekt, nie zgaduję. Dobra, o Jezu, coś zakończone. Ale zakończone nie będzie. Już koniec. Przemiana, być może przemiana wewnętrzna. Ale kochani, za tym idzie niesamowity sukces. Zadowolenie. Wowy! Wowy! Szaleńcze wowy. Zadowolenie. Sukces, bycie docenionym, bycie gwiazdą, bycie w reflektorach niektórzy z Was nawet. Zakończenie i sukces i zadowolenie. To jest świetne, to jest rewelacyjna energia. A jeżeli nie zakończenie i się zastanawiacie, jakie zakończenie, ja cały czas tak jak pracowałam, tak pracuję. Po pierwsze, to może nie być Wasza energia. Energia wagi na pracę nie byłaby Wasza. Sprawdzić pannę, bo bardzo możliwe, że jesteście panną wedyjską. Sprawdzić ascendent, zwłaszcza wedyjski. Ascendent, tam praca może silniej wychodzić niż w słońcu. Ale być może wy nie macie zakończenia, ale macie pewną przemianę. Zamienicie się w osobę, która ma poczucie własnej wartości, poczucie sukcesu, która czuje się bardziej doceniana. Nie wiem... No, jakaś taka wewnętrzna przemiana, która poprowadzi Was w lepszą stronę zawodową, no to ewentualnie coś takiego. I teraz tak, Wasza karta rada. Jeżeli to zakończenie to jest, na przykład jesteście właśnie maturzystą i myślicie, że no już wszystko kończymy, tutaj, prawda, matura, będzie sukces, jak dalej, co dalej, iść na studia. Jeżeli jesteście po studiach, na przykład licencjat, kurde, co dalej? Iść na magisterskie. Jeżeli to jest magisterka jakaś i skończyliście i jest taka karta rada, a w głowie macie, czy powinnam dalej się uczyć? Czy powinnam zrobić drugi fakultet? A może ten dyplom zrobić? A może iść na doktoranckie? Jeżeli macie takie myśli w głowie, tak, to jest dobry pomysł, ale równie dobrze to jest karta stażysty. Dla kogoś po studiach. Więc wszyscy ludzie, którzy kończą jakąś naukę, ucz się dalej lub idź na staż. Ale staż to też jest nauka. Czyli ucz się dalej. Ale jeżeli to nie jest coś takiego, na przykład, ale słuchajcie, na przykład mogliście skończyć pisanie książki i z sukcesem tutaj, prawda, super książka wyszła, albo jakieś inne dzieło, to to jest karta, która by mówiła, dobra, możesz powoli zaczynać nowe dzieło. To jest tak, jakbyście powoli zaczynali nową drogę. Ale to jest też karta jakichś nowych początków, komunikacji, rozmowy, propozycji. Macie nową propozycję? Rozważyć.
Wy myślicie, żeby dać komuś propozycję? Tak, jak najbardziej tak. Taka byłaby Wasza rada na pracę. Ale dobre karty na pracę, wow. Ja nie wiem, jak Wyście to zrobili, bo większość znaków w kwietniu nie ma aż tak dobrej energii. No, no nie ma, nie ma. A Wy macie. I dobrze, miśki. Jaki cel możecie osiągnąć w kwietniu? Czekajcie, napiję się wody. Jaki swój cel możecie osiągnąć? Możecie coś ukryć. Jeżeli na przykład boicie się czegoś, albo nie wiecie, jaką decyzję podjąć, albo nie chcecie, żeby coś wypłynęło. Nie wiem co, nie wiem, nie zgaduję, nie wiem. Chcecie, żeby coś zostało ograniczone, żeby nie wypłynęło poza jakąś granicę, nie wyciekło. Nie wiem co, ale taki cel możecie osiągnąć. Nie wiem, o co chodzi, nie zgaduję, nie wymyślę. Ja mówię, jeżeli macie w głowie coś takiego, dobra? Musiałam Wam wziąć jeszcze jedną kartę, bo te dwie idą razem. Zarabianie pieniędzy, oferty, rozmowa, inwestowanie, jak najbardziej tak. Ale jest pokazane, że coś chcecie zachować w tajemnicy lub w ryzach jakiś, coś chcecie ograniczyć, coś chcecie wsadzić do klatki lub zamknąć przed oczami innych ludzi. Nie wiem co, jest możliwe jak najbardziej, żeby to zrobić, tak. A oprócz tego, jaki cel możemy osiągnąć? Zarabianie, oferty, rozmowa, przepływ. Przepływ pieniędzy, przepływ ofert, rozmawianie z jakimiś ludźmi, ustalanie pewnych rzeczy. Jak najbardziej, tak. Strasznie dziwne. Ale pamiętajcie, macie dobrą pracę, więc tam macie wszystkie cele osiągnięte, jakie chcecie. Dlatego tutaj wyszło takie coś dziwne. No ale, miśki dobra, Wy z każdym znakiem zodiaku, dobra? Od baranka do... rybeczek. Od baranka do... rybeczek. Jeszcze raz, od baranka do... Dobra. Ajajaj. Jeżeli macie... nuda z barankiem, ktoś nie wie, czego chce, ale kogoś nie zostawia. Albo kogoś innego dla Was nie zostawia, albo Was nie zostawia. Jest to również karta powrotu, jeżeli nie jesteście razem w ogóle, to jest to karta powrotu, ale to jest, nie wiem, czy ja tego jeszcze chcę. Albo ktoś jest znudzony, albo ktoś nie wie, czy tego jeszcze chce. To są wątpliwe karty. Dlatego tu temu bym się przyjrzała, zanim bym cokolwiek robiła, dobra? Z bykiem, oj, romans, ale poczucie braku. Za dużo ludzi, być może, i wtedy decyzja pomiędzy dwiema, ale romans, odwzajemnione uczucie, chcę z Tobą być, chcę z Tobą coś robić, ale nie mogę? Albo romans z biedakiem. No to waga ma dobre karty na pracę, no to co, byk byłby biedakiem? Byk? Nie sądzę. No to nie wiem co, jakie? Słuchajcie, żeby ktoś nie żebrał o tą miłość, zwłaszcza jeżeli tu jest trójkąt, za dużo ludzi, ale jest pokazane... Może tęsknota za bratnią duszą? O, może to by miało sens dla kogoś. O Jezusicku! Bliźnięta. Jezu, nie pamiętałam, sorry. Brak współpracy, ego, pycha, duma i poczucie osłabienia relacji. Z rakiem... Oj, ktoś buja w obłokach, mówi o zakochaniu albo się zakochuje, odpływa gdzieś. Ale to jakieś coś niedojrzałe, ale jest, jeżeli jesteście razem i rzeczywiście tutaj nie ma jakiegoś bujania w obłokach i czegoś niedojrzałego, tylko jesteście razem, coś na temat ciąży
coś na temat ciąży chce, jedno chce, drugie nie chce, czy o co chodzi? Albo krąży nad Wami dusza dziecka, która chce się wcielić, więc jeżeli nie chcecie dziecka, to uważać. Baranek, teraz lew. Lew. Nie, bo ja mam żywiołami ustawione te, dlatego tak się zastanawiałam, który znak teraz ognia. Miśki, wyjście z kłótni, pogodzenie się lub zaprzestanie walki i małżeństwo, stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa w związku. Więc ktoś wybiera małżeństwo albo się stabilizuje coś i ludzie się pogadzają. Z panną też stabilizacja, zakończenie czekania, brak tracenia czasu. Nie czekam i jakaś stabilizacja, małżeństwo. Nie wiem, na co ktoś nie czeka. Z wagą, czyli dwie wagi, owszem, jest pokazane, że ktoś chce, że ktoś dąży, że ktoś chce manifestować tą relację, ale jest również pokazane, że ktoś nie jest pewien jeszcze, co wybierze. No. No. Ze skorpionem, oj, bardzo poważne plany, które będą realizowane i to w dość szybkim tempie. Komunikacja, plany, nowa droga. Nowa droga. Ze strzelcem, miłość, wyznania miłosne, oj, no to nie. Jeżeli chcecie wyznać miłość strzelcowi, to nie wiem, czy bym to robił. Ja nie mogę się wysłowić dzisiaj, kurde blade. Merkury się zbliża do wstecznego, to dlatego. A normalnie nie mogę. Jeszcze raz. Jeżeli chcecie wyznać miłość strzelcowi, to jest strasznie trudne, żeby to powiedzieć. Wyznać miłość strzelcowi. Spróbujcie to powiedzieć. Można sobie język połamać. Kurde. To nie róbcie tego. Wstrzymajcie się w tym miesiącu. Ktoś, kto komuś wyzna miłość, powie, że kocha, powie, że czegoś chce, może poczuć, że jest jakaś porażka. Może poczuć porażkę. Czyli powie coś, a potem będzie porażka. Czyli no, nie, ja bym nie robiła. Ja bym na Waszym miejscu nie wyznawała miłości. Tylko tyle mówię. To był strzelec, koziorożec, zabawa, spotkania, imprezy, ale brak zainteresowania lub brak... Albo ktoś swoją uwagę na kogoś innego kieruje. O, to wtedy jest za dużo ludzi. Burdello, imprezy. Moja uwaga skierowana jest nie na Ciebie, wago, tylko gdzie indziej. Albo Wy, nie na koziorożca, tylko gdzie indziej. Z wodnikiem Lovelace, karmiczna relacja, jakieś romanse, osoba, która przychodzi, odchodzi, być może w kwietniu jej nie będzie, albo będzie cholernie niestabilna. To nie jest dobra energia z wodnikiem, niestety. A z rybami możliwa chęć powrotu lub nie możecie się rozstać, ale coraz więcej lęku a propos tej relacji, dlatego no... Może ktoś jest chory? Ktoś się może bać o swoje zdrowie, albo Wy, albo ryby, albo nawzajem, o swoje nawzajem zdrowie. Ktoś się może obawiać o to. No. Co chce Wam powiedzieć osoba, o której myślicie w kwietniu? Czuję Twoją energię, mimo że nie jesteśmy razem. Czuję Twoją energię, mimo że nie jesteśmy razem. Misiaczki, tyle. Na spokojnie, na spokojniutko z tym wszystkim. Całkiem fajne karty na pracę mieliście. Chyba najlepsze jak dotąd ze wszystkich znaków. Miśki, dobra, tyle. Trzymajcie się, ja idę robić resztę znaków. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. A na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa, pa.